Dzień dobry moi kochani, witam się z wami serdecznie ponownie na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteście i że wracacie i oglądacie. Bardzo to dziękuję. A dzisiaj, jak widzicie, jestem w pełnej okazałości, co może oznaczać, że będziemy robili sobie... Mierzymy. Oczywiście będziemy mierzyć. Będziemy mierzyć wyprzedażowe ciuchy z Zary. Powiem Wam szczerze, ta jedna paczka czeka od tygodnia. Zamawiałam dosłownie chyba dzień czy dwa dni po sobie. Różnica w dostawie była prawie tydzień czasu, więc no. W końcu przyszłam, więc od razu po prostu zabrałam się do nagrywania. Nie ma innej tutaj możliwości. Jestem tak ciekawa tych rzeczy. Tej jednej paczki też specjalnie nie otwierałam, bo chcę mieć pierwsze wrażenie, więc tydzień czasu stała mi paczka w domu. Nieotwarta. No to wyobraźcie sobie, jeśli wiecie, co tam jest w środku, znaczy wiecie ze strony internetowej, co tam jest w środku, ale jeszcze tego nie widzieliście, a to leży w domu i tego nie otwieracie. No, więc za to może dacie łapkę w górę już na samym początku za moją cierpliwość, choć ja jestem totalnie niecierpliwą osobą, więc tutaj, no, mam nadzieję, że to docenicie i dacie łapkę w górę. A teraz, kochani, bierzcie coś do picia, do jedzenia, cokolwiek tam chcecie. No i zaczynamy tutaj mierzyć. Jak widzicie, jest mniejsza paka i duża paka. Duża paka była już tutaj wcześniej. I zastanawiam się w sumie, od której paczki tutaj zacząć. No dobra, powiem Wam szczerze, nie wiem, więc zacznijmy od dużej paczki. Dobra, powiem Wam szczerze, że niektóre rzeczy dorzucałam do koszyka. Miałam opatrzone kilka rzeczy, które fajnie chciałam mieć, a kilka rzeczy wrzucałam po prostu do koszyka. Jedną z tych rzeczy była właśnie ta bluza. Mega dziwna bluza. Dużo właśnie jest takich krótkich bluz i tutaj bardzo szerokich, a tutaj krótkich. Nie wiem, czy nawet widzieliście. Kylie Jenner wypuściła swoją markę ubraniową i tam właśnie też jest taka bluza, czyli mega krótka bluza, ale właśnie tutaj napompowana i powiem Wam, że ona jest bardzo ciekawa. Nie wiem, jak Wy to widzicie. Ona jest tutaj bardzo ciekawa, powiem Wam. Jestem nią. Jak na razie mi się podoba. Ona jest bardzo króciutka, tutaj widać. Ale powiem Wam, że czuję się w tej bluzie, jakbym miała no, 16 lat i szłabym do szkoły. Naprawdę podoba mi się ta bluza, nawet z tymi spodniami. Wiem, jestem dziwna, okej. Czuję, że będzie tutaj problem. Bo na przykład ta rzecz totalnie się nie spodziewałam. Ja w ogóle wyobrażałam sobie tę bluzę zupełnie inaczej. Myślałam, że to po prostu będzie bardziej bluza, a to jest taka jakby krótka kurtka. Bardzo mi się to podoba. Podaję numer. Składzie. Co mamy w składzie? Nic. Nie, to ty. 100% poliester. Jak widzicie, ona, możecie tutaj to zobaczyć nawet. To jest taka jakby gąbka, widzicie? Zupełnie coś innego niż normalne. Mówię, ja bym powiedziała, że to jest bardziej kurtka niż bluza. Spoko, jedziemy dalej. Aha, okej, następną rzeczą, którą zamówiłam, była marynarka, w sensie ten kolor tej marynarki jest tutaj troszkę dziwny, ale to już czuję, że jej nie zostawię. Nie podoba mi się ten kolor na zdjęciu, ta marynarka. Choć ja tak często mam, że mi się coś nie podoba, a jak zakładam, to jednak zmieniam zdanie. Zobaczmy, jak będzie w tym przypadku. No, mega tutaj szerokie ramiona, to na pewno. Dla fanek oversize'u.
powiem szczerze, tutaj jestem na nie. Ta marynarka jest w ogóle za szeroka. Tutaj mam wrażenie, fajne ma te wielkie tutaj poduchy, to nie powiem. Coś jeszcze tylko sprawdzę. Tak jak Wam już ostatnio mówiłam, jestem tutaj mega team paski na ten sezon i będzie ich bardzo dużo i tutaj biorę mój pasek i powiem Wam, że ta marynarka, myślę, fajnie by tutaj wyglądała jedynie w opcji przewiązanej paskiem. O, i ta mi się tutaj już zdecydowanie bardziej podoba, bo zrobiły nam się tutaj takie poduchy, jak ma Yves Saint Laurent. I pod tym względem ta marynarka jest tutaj fajna, że ona właśnie, patrząc na ten materiał, że on jest taki właśnie luźniejszy, nie? Przeważnie marynarki mają takie sztywne ramiona, no to przewiązana jakby z tym paskiem bardzo mi się podoba. No ale tutaj jakby pasek jest dodatkowym must have'em. Ale czy zestawiać, to jest teraz pytanie, bo nie jestem dokładnie pewna, ile ona kosztowała, tak wiem, że około 150 zł do 200 zł, tak jak to marynarki w zasadzie na wyprzedaży tej jakby pierwszej kosztują. I tak jak mówię, tutaj no pod tym względem mam mega te poduchy i to mi się tutaj bardzo podoba, no ale musi być obowiązkowo do tego pasek. Pomyślę nad nią, powiem szczerze, bo nie mam takiej marynarki jeszcze, żeby właśnie miała taki luźny tutaj materiał. No nie wiem, taki właśnie lejący, no to idzie ją tak fajnie tutaj dopasować. Takiej klasycznej marynarki, które mam w swojej szafie, nie byłabym w stanie takiego czegoś zrobić, bo one po prostu, ten materiał tutaj w tym momencie nie układa się już tak ładnie. No i to jest właśnie to, co mówię. Niektóre rzeczy są totalnie na nie, ale jak je troszkę inaczej wystylizujemy, to zmieniają się na rzeczy na tak. Więc dajcie mi znać, czy byście ją zostawili, czy raczej nie. Oczywiście plusem są też rękawy, bo nie są krótkie, a wiecie, że ja z tym mam tutaj problem często. Oczywiście by się bez Gerciusia nie obyło żadne nie żyć. Zapomniałam jeszcze dodać, jeśli chodzi o skład, 100% poliester, 100% acetat. Nie wiem, co to jest acetat, ale no... Szkoda, że już druga rzecz i druga rzecz jest z poliestrem. A i jest następna marynarka. Mam w swojej szafie dużo marynarek z Zary, ale powiem Wam szczerze, nie kojarzę, czy wszystkie są z poliestrem. W zeszłym roku zamówiłam tylko jedną marynarkę na sprzedaży letniej, ale szczerze mówiąc, nie kojarzę, czy wszystkie mają ten poliester. Dobra, następna sztuka. Najpierw numer. Tak prezentuje się ta druga marynarka. Jest ona w takim właśnie kolorze, tutaj ziemi. Ma zdecydowanie krótsze rękawy, to już widać. Kończą się już gdzieś tutaj, więc to na minus. I ogólnie taka nic specjalnego, bym powiedziała, ta marynarka. Ma tutaj poduchy, tamta ma ładniejsze te poruchy, bardziej oryginalna. To już jest taka normalna marynarka, tak samo ten materiał tutaj. Nie odbiega, że tak powiem, od żadnych innych marynarek. Nic tutaj jakby specjalnego. Więc tutaj jestem na nie. Nie jest to, tak jak mówię, żadna specjalna marynarka, która by skradła moje serce, żeby ją zostawiać w szafie. To na pewno nie. Przechodzimy dalej. Podaję od razu numer następnej rzeczy. I jest to tutaj taka krótka kurteczka a la Chanel. Jak wiecie, ja już mam coś podobnego z H&M-u. Masakra, rękawy to są tak krótkie tutaj. No patrzcie to, gdzie one się kończą. No patrzcie, gdzie się kończą te rękawy. Tutaj wszystko mi jest garstki, wszystko poodsłaniane. A więc, o nie, tutaj zdecydowanie na nie. To muszę powiedzieć, piękne te guziczki z przodu, podobają mi się, złote i na tych rękawkach takie inne. One są takie jakby półokrągłe.
I tak bym jej nie zostawiła, bo mam podobną w swojej szafie, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie ma, to jest to bardzo fajna opcja. Z tym, że uważam, że ta z HM-u jest ładniejsza. No i tutaj te rękawy są naprawdę bardzo krótkie. Nie wiem, czy wasze zwierzęta też tak mają, czy wasze koty tak mają. Różne paczki, różne kartony przychodzą i tak dalej. Nie, tak teraz poza tematem ciuchowym. Ale nie ma drugiej takiej, nie ma drugiego takiego kartona ulubionego dla Gercia jak Zara. No po prostu za te kartony, no to on mógłby potem przesiadywać nich godzinami, godzinami. Jak Zara przychodzi, no to Gercia jest zaraz obok kartona. Więc tak samo jest i tym razem. Kocham mojego kota, ale czasami jest taki znośny. Zakładamy następną rzecz. Kod referencyjny, który właśnie widzieliście, jest od tej koszuli. Jest to koszula z lnu. Myślę, że bardzo fajna. Tutaj mogły być nawet troszkę dłuższe te rękawy, ale ogólnie rzecz biorąc jest tutaj w porządku. Klasyczna biała koszula na lato, jeśli potrzebujecie, nie macie w swojej szafie koszuli z lnu. Także fajna inwestycja. Koszule są do wszystkiego, zawsze można założyć na szybko, jak potrzebujemy jakąś stylizację. Raczej nie zostawię, zastanowię się, ale po prostu to tylko ze względu na to, że mam już dwie koszule w swojej szafie, dwie lub trzy koszule w swojej szafie z lnu. No i tutaj jakby, chyba nie czuję potrzeby, żeby mieć jeszcze jedną, ale zamówiłam też po to, żeby Wam pokazać, że jest właśnie taka koszula na wyprzedaży i myślę, że warto szukać właśnie na wyprzedaży, choć mam wrażenie, że ona mnie lekko gryzie. Nie wiem, czy to możliwe, czy to tylko takie moje odczucie, no bo nie wiem, czemu len miałby mnie gryźć, nigdy mnie nie gryzł len, więc nie wiem, czemu miałby mnie teraz gryźć. Nie ma tu już żadnej innej metki. Dziwne. Nie ma tutaj naprawdę nic więcej napisane o tym składzie, więc trochę to dziwne. Jeszcze się z takim czymś nie spotkałam. Jeśli chodzi o jej długość, wyciągnę ją od razu w takim razie ze spodni, no to jest to mniej więcej coś takiego. Nie wiem, trochę mnie gryzie. Dziwna sprawa. W takim razie przechodzimy do następnej rzeczy. Jeśli chodzi o następną rzecz, to muszę się tutaj dosyć mocno cofnąć i mam nadzieję, że będziecie wszystko słyszeli. Stałam nadal w tej koszuli. Biała koszula powinna nam pasować do wszystkiego, tak jak mówiłam zresztą przed chwilą. Następną rzeczą, którą zamówiłam, są jeansy. I powiem Wam, są to jeansy z rozszerzaną nogawką na dole. Może teraz raczej rzadziej spotykany model. Ja uważam, że właśnie takie jeansy na co dzień są bardzo spoko, no bo jakby do wszystkiego możemy je założyć. Na szybko do kozaków, do adidasów. No tak naprawdę cały czas i fajne są nogawki długościowo. Wiecie, że u mnie jest z tym mega, mega problem. Już na pewno widzieliście mnie w jednym filmie i nawet w filmie o jeansach czy twarde spodni normalnie jest za mało. A tutaj powiem szczerze, duży plus dla Zary, że nogawki są w porządku. Oczywiście tutaj trochę jak leżą z tyłu, ale raczej zawsze jeansy z Zary układają się fajnie, choć żeby wpisać się w sumie w modowe trendy, no to musiałby być chyba dotąd ten stan. Ale nie, tutaj jestem na tak, przy tych jeansach. Podoba mi się kolor, podoba mi się długość. No i tutaj myślę, że je zostawię. Nawet z tą koszulą tutaj fajnie grają. Taka klasyczna stylówka. Przechodzimy dalej. Jak widzicie, koszula nadal ta sama. Spodnie, nie, to nie są te spodnie, co były na początku. Mam tutaj teraz podobne spodnie z Zary. Czuć tutaj właśnie różnicę też w materiale. Tamte są troszkę lepsze gatunkowo i mają dłuższe nogawki. Te mają też długie nogawki. Myślę, że są w porządku. Mam podobne spodnie właśnie z Zary. Tak samo mi się kończą zupełnie jak te. Czyli jakby nie sięgają aż na nogawkę, tak jak tamte, i
One mają to do siebie, że one są takie bardzo cienkie, te spodnie, mam wrażenie. Jeśli miałabym chodzić w nich zimą, no to obowiązkowo musiałabym pod spód ubrać rajstopy, bo czułabym tutaj lufty jakby wszędzie. Czuję, że dostawałoby się tutaj powietrze, więc to by jakby nie było to. Ale można powiedzieć, są w porządku, no zwykłe czarne spodnie, myślę, że to jest teraz jakby no klasyk i myślę, że idealnie wpasowują się w obecne trendy minimalistyczne, czarne. Nie mam tutaj nic więcej do dodania, takie spodnie myślę warto w swojej szafie mieć, więc tutaj Zara przechodzi z takimi spodniami, nie za miliony monet, zwłaszcza na wyprzedaży, fajne, luźne, podobają mi się. Zakładam następną rzecz, zobaczymy co to dalej. Tutaj jeszcze a propos numeru referencyjnego właśnie tych czarnych spodni. Dobra, jestem w takim razie w następnych spodniach. Odsuwam się kawałeczek. Mam nadzieję, że widzicie. Cofnę się jak najdalej mogę. Ciężko jest nagrywać spodnie, żebyście widzieli do samego dołu. Kolor, bardzo ładny kolor. Kolor takiej kawy z mlekiem. No tutaj jakościowo czuć, że te spodnie są lepiej uszyte niż te czarne. Też tutaj widzę po cenie oryginalnej, bo ceny na tych metkach są chyba oryginalne. No to widać, że tutaj jakby spodnie są droższe od tamtych i to czuć, jeśli chodzi o różnicę w uszyciu. Myśląc o nadchodzącej właśnie wiosnie i lecie, chyba skuszę się na te spodnie, zwłaszcza, że czarne mam. Są one dosyć duże. Na spokojnie dołączyć pasek i będzie to fajnie też wyglądało. Nie mam spodni w takich kolorze. Jestem tutaj w tych spodniach na tak. Myślę, że one będą tutaj naprawdę pasowały do wielu stylizacji. Nie mogę tutaj się odpędzić, odkleić, jak pancia nagrywa trok. Na szczęście Gierciuś był dzisiaj wyczesywany, więc żadnej obawy, że zostanie jakikolwiek włos, a nawet jeśli tutaj tak przejadę to ubranie ze spokojem tutaj, nie denerwujcie się. Tak jak mówię, spodnie, myślę, że spodnie zostają. Przez to, że te spodnie są też właśnie luźne i mają długie nogawki, myślę, że można je fajnie podwinąć jak Asterix. Na bardzo wysoki stan, co będzie teraz właśnie mega hot w nadchodzącym sezonie. I oczywiście tak, one są mi za duże, nie byłabym w stanie, ale jak założę pasek, to tutaj myślę, że będzie to właśnie spoko. Przy tej koszuli aż tak nie widać, no ale tu nie ma jakby dużego odstępu od biustu teraz i mimo wszystko nogawki są nadal w porządku, więc dlatego myślę, że te spodnie muszą. Po prostu muszą ze mną zostać. Lecimy dalej. Zakładam. Cały czas mi się w tej koszuli zauważyłam ten jeden rękaw podwija, ten drugi nie. Ten jeden calutki czas mi się podnosi on do góry. Pewnie jest jakoś kijowo uszyta ta koszula, że to mi się cały czas podnosi do góry. Przestało mi gryźć, ale podnosi się do góry. Marynarka, taka, no, za krótkie rękawy, zacznijmy od tego, już na sam początek. Jest też bardzo króciutka, powiem Wam szczerze, tutaj, nie, słaba ta marynarka, jeśli chodzi o samą jakość tej marynarki, to nie jest to nic specjalnego. Słabe poduchy, za małe poduchy, mogłyby być większe te poduchy, to by tutaj to lepiej też wyglądało. Więc tutaj jakby nie odpada. Zaraz zobaczę, czy jeszcze mi coś tutaj zostało. Na pewno jeszcze są buty, które mam nadzieję, że są dobre. Zostawiłam je jako ostatni kąsek mój i mam nadzieję, że będą one mi dobre. Zamówiłam sobie jeszcze takie bransoletki. Bransoletki są dwie w komplecie. Wiadomo, że to nie jest jakaś pozłacana biżuteria. Ale, że tak powiem, na wakacje, żeby to założyć nawet kilka razy,
Wydaje mi się to fajne, po prostu kupujemy typowo z myślą, że założymy no kilka razy i może będzie to jeszcze dobre na następne kilka razy, a może szczerniej, może nic więcej z tego nie będzie, ale podam Wam numer. W komplecie są dwie. Myślę, że to sobie zostawię. Lubię takie gadżety na wakacje, lubię mieć coś takiego na wakacje, wiecie, coś innego, czego, no tak może nawet można by powiedzieć, nam po prostu nie szkoda i zakładam i tyle, i idę i człowiek nie przejmuje, jak się coś z tym stanie. Przebrałam się z powrotem w te dżinsy, bo myślę, że tak będą te buty tutaj lepiej wyglądały. Ciężko będzie mi je pokazać, ale są po prostu przepiękne. Bałam się, że będą mi za małe, bo wiecie, jak to w takich butach szpic nie jest tak łatwo. Natomiast te buty są bardziej jak takie... są bardziej jak takie skarpetki. I po prostu wyglądają przepięknie. Super się tutaj mienią. Naprawdę... No naprawdę nie mogę, patrzę i patrzę, nie mogę się napatrzeć na nie. Super mi się podobają. Na tym naprawdę małym obcasiku tutaj fajnie, naprawdę jestem na tak. Nagram Wam jeszcze tutaj przebitkę, co prawda coraz ciemniej się robi na dworze, więc zaraz będę musiała się ratować światłem. Nagrywam tutaj jeszcze Wam, kochani, przebitkę, jeśli chodzi właśnie o te buty, bo ciężko to nagrać w takiej odległości w kamerze. No super, super. I teraz ostatnie buty i są to buty, które marzę, żeby były mi dobre. Naprawdę marzę, żeby te buty były mi dobre. Dorwałam te buty, przebudziłam się raz o godzinie chyba 5 i dodali akurat te buty. I po prostu mam nadzieję, że będą mi dobre. Strasznie mi one przypominają buty właśnie od Chanel. Zobaczymy. Przymierzam, nagram przebitki. Jak mówiłam, nagrywam tu przebitkę. Ciężko to trochę pokazać, bo one od góry tutaj trochę dziwnie wyglądają przez ten czubek. To tutaj, to czarne. To jest moja skarpeta. Oczywiście, żeby nie mierzyć tego na gołą nogę. Tego buta nie mogę do końca włożyć, bo bardzo inteligentnie jest na samym środku przyszyta oczywiście metka. No i tak to mówię, ciężko je, one z tej strony... Jak tak na nie patrzymy, no to nie wydają się tutaj jakieś piękne, ale może nagram je w lustrze, czekajcie. Myślę, że już nawet tak na nie patrząc, widać, że zupełnie inaczej się tutaj właśnie prezentują. No, są takie inne, fajny ten czubek, nawet na co dzień przemycić jest to coś innego. Niby tylko baleriny, ale jednak właśnie płaskie. Cieszę się, że mi są dobre. Choć muszę tutaj powiedzieć, ja i tak bym rozmiaru mojego standardowego 41 nie było, dziwnie się tak mówi, z głową w dół, ale były te buty akurat dostępne. Tutaj większy rozmiar 42, ale jakby chyba nawet dobrze, bo jeśli wliczamy ten czubek jako rozmiar, no to byłoby mi na pewno za małe, myślę, 41, więc wypadają te buty mniejsze. No, ale ogólnie dajcie znać, co myślicie, bo myślę, że te buty będą dosyć kontrowersyjne i wielu osobom się one pewnie nie spodobają. No ale widzimy, jak to wygląda. Ja jestem na tak, ponieważ są to fajne, inne baleriny. Baleriny będą mega hitem w tym sezonie. Płaskie buty będą mega hitem w tym sezonie. Fajny efekt do zwykłych jeansów. Od razu zmienia się cała stylówka. Ale oczywiście jestem ciekawa waszej opinii. Chyba tego nie wyłapiemy. Niestety tu jest naklejona ta cena. Więc
moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Było to dosyć długie mierzymy, no ale można się tego było spodziewać, jeśli chodzi o Zarkę. No to wiadomo, idzie znaleźć tam perełki. Wiadomo, że mają swoje dobre i słabe strony jako marka. Niedawno była jakaś tam też afera. Na pewno słyszeliście, nie ma co się tutaj na ten temat rozwodzić. Ale powiem Wam, że ja koniec końców lubię Zarę i idzie tam znaleźć też fajne ciuchy. No jak widzieliście, większość tutaj była poliestru, ale idzie znaleźć modowe rzeczy i niektóre rzeczy z Zary mam po kilka lat, które mają trochę lepsze składy. Kierujmy się tym, co my lubimy, zachowując zdrowy rozsądek, można znaleźć fajne perełki, można znaleźć też dużo chłamu, ale tak jak mówię, są plusy i minusy, ale nie tutaj o tym, tutaj mierzymy modowo. Dajcie znać, co zostawić, no bo nie mogę zostawić wszystkiego. W takim razie, kochani, widzimy się w następnym filmie. Życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji, odwiedźcie mnie na Instagramie. No i koniecznie dajcie znać, co mam zostawić. Plus interesują mnie też Wasze zakupy w Zarze. Czy udało nam się upolować coś fajnego, a może upolowaliśmy jakąś taką samą rzecz, wpadło nam w oko. Może na przykład te buty na obcasie. No, jestem bardzo ciekawa, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, w zależności o której porze dnia to oglądacie. A my widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.